zapraszam na handlowy serwer Discord. Link w opisie. Witam Was bardzo serdecznie w 17 odcinku z Kariery Juventusem, kariery nowej damy. Wybaczcie, że ostatnio przez 2 tygodnie nie było odcinków z tej serii, ale ja byłem na feriach i też nie miałem czasu, żeby nagrywać, więc to jest taka jedna kwestia organizacyjna. Może wrzucę Wam jeszcze jutro jeden bonusowy odcinek w zamian za to. Więc jeśli spodoba Ci się materiał, to zostaw łapkę w górę oraz w komentarzu. Zbieram pytania do Q&A, bo jak pewnie widzicie, już naprawdę niewiele brakuje subskrypcji do 2000 i na tę okazję chciałbym właśnie zrobić Q&A, więc jeśli masz jakieś do mnie pytania, to możesz je zadać w komentarzu, ja z chęcią na nie odpowiem. Ale dobra, to tyle z kwestii organizacyjnych. Za nami już bardzo produktywne okienko transferowe minęło. Kupiliśmy m.in. Matego Kasza i środkowego pomocnika, wybaczcie, ale nie pamiętam jak on się nazywał, bo to jest taki mało znany jednak zawodnik, ale naprawdę myślę, że wniesie jakoś, jeśli chodzi o wchodzenie z ławki. Papszu na celowniku, nie będę tych czytał, tych głupot, chociaż może jakiś Real się nami interesuje, wtedy byśmy się mogli zastanowić nad zmianą, ale raczej nie planuję tego. Mamy dwa mecze za nami, 6 punktów zdobytych, więc na razie jesteśmy na dobrej drodze i na razie też nie odczuwam potrzeby, żebym to ja brał pada w swoje ręce i to ja rozgrywał mecze, więc wybaczcie, ale na razie no po prostu mnie nie kręci granie z botem w karierze, więc na razie sobie to odpuszczę. Tutaj jestem oferty wymiany. Nie chcę tego. Tutaj Deschilio. Czy Deschilio możemy oddać? Czy negocjuj. Dobra, zlecę, niech dadzą trochę więcej. Za Stonesa wolałbym nie, chociaż Real daje dosyć konkretną kwotę, a odrzucę to. Tutaj, kim ty jesteś? No to już dwie zaakceptowałem za ciebie, więc i tą zaakceptuję. Nie wiem, czemu tak nagle teraz wpłynęły, jak to już jest koniec okienka transferowego, jeśli o to chodzi. No nie wiem, dziwna sytuacja. Tutaj raport z naszej szkółki. Właśnie będę musiał zobaczyć, czy nasi skauci dalej szukają młodych talentów po całym świecie. No zresztą teraz to w sumie zobaczę. Moje wydatki, no trochę wydaliśmy, to trzeba przyznać. Za chwilę Wam pokażę, jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków. Oczywiście zachęcam do tego, żeby zaznajomić się z poprzednimi materiałami. Tutaj też widzę fajne oferty Mudryk dalej w Parmie. Ale to nie to chciałem sprawdzić, tylko gdzie to się sztab szkółki junioru. No właśnie. A, raport zwiadowczy dostępny. No dobra, to zobaczmy sobie ich. Nie wiem, czemu to mi tam nie pokazał w głównych wiadomościach. Czy tutaj ktoś ciekawy? Ten będzie ciekawy, no jednak nie chcę go. Jednak to jest za słabo jak na Juventus. Ten też, więc Włochów niestety żadnych nie mamy. Z Hiszpanii też odrzucamy. Ten fajna wartość, ale odrzucę. No powyżej miliona musi być ten minimum. Tu myślałem, że naprawdę był fajny potencjał, ale jednak wartość słaba. Tu też wartość słaba, no na razie coś słabo, więc nie wiem czemu tak. Nie pokazuje nam żadnych jakichś wartościowych zawodników. Tutaj też fajny potencjał, a już reszta naprawdę no nie najlepsza. Ten może będzie, no nie, też nie, więc niestety kończymy fiaskiem te poszukiwania na razie i pokażę Wam właśnie w tym momencie zarządzanie drużyną, jak to wygląda, jeśli chodzi o nowe zakupy. Bo tak, mamy El Sharawiego ściągnięty za darmo, więc on będzie sobie wchodził z ławki. Myślę, że Waclik może być tym zawodnikiem, który nie będzie się mieścił w kadrze meczowej, bo na razie nam jest niepotrzebny. W razie jakby się coś stało ze Szczęsnym, to może wskoczyć. Mati Cash też za Piacę tutaj wleci. I wiecie co, jestem właśnie młody jeszcze, 23-letni, więc dobrze tu mówię. Fratesi, jeśli dobrze wymawiam, nie wiem za kogo, za Deschilio może dam. Za Deschilio lub za Pellegriniego, nie, Deschilio to jest ten zawodnik, więc w sumie mogę go bez bólu sprzedać. Tak to się prezentuje, Pellegrini, Zalewski, boki obrony, mogą na spokojnie wchodzić, El Sharawi na napad i na skrzydło, Zalewski też na skrzydło. Tu mamy pomoc obstawioną, Zakaria i Fratesti i Stones na obronę. Tak się prezentuje nasza rezerwa, nasze pokłady, jeśli chodzi o rezerwę. Jedynie jakiś napastnik by się przydał, ale to już nie starczyło nam naprawdę budżetu, bo jeśli oglądaliście poprzedni materiał, chciałem kupić Balotelliego i naprawdę niewiele brakowało, żeby to się stało, ale no nie dało rady. Niestety Deschilio nie przejdzie, a ja tam widziałem, że już mecz z Tottenhamem się zbliża w Lidze Mistrzów. Nie wiem, w jakiej jesteśmy grupie w Lidze Mistrzów.
to znowu ofertę za Deluca. Dobra, akceptujmy, niech chłopak idzie, rozwija się gdzie indziej, jest nam niepotrzebny w tym momencie. Więc tak, jak mówiłem, przed nami mecz 2 u siebie z Sassuolo, jeśli dobrze mówię, tak, na Allianz Stadium. Więc tutaj możemy wejść ciut rezerwowym składem, myślę, że młodym damy szansę, albo Kaszowi, tymi naszymi perełkami, jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, damy im wszystkim, no nie, tak o, szansę. Stones też zagra z El Sharawi, na napadzie możesz zagrać, nie możesz, bo będzie ci słaba ocena. Dobra, to niech tak na razie będzie, albo El Sharawi też niech zagra zamiast Zalewskiego, sprawdzimy nasz nowy nabytek. Dobra, wychodzimy po 3 punkty na spokojnie. No jednak nie, Locatelli, nasz były zawodnik, strzela nam bramkę w 83 minucie i remisujemy tylko to spotkanie. No niestety nie udało się wygrać. No i mamy piękne tutaj intro Ligi Mistrzów. Mam nadzieję, że YouTube nie zbanuje mi za to, no ale chyba nie powinien. No ale no, skipnąć tego nie mogę, więc zobaczmy. Mecz z Tottenhamem, nie wiem czy u siebie, czy na wyjeździe. U siebie, dobra. Pójdę na konferencję przedmeczową, żeby podbić trochę morale. Marek Papszun tutaj wyszedł. Jakie pytanie? Czy zdołacie dotrzeć do finału Champions League? Musimy sobie poradzić z ciężarem. Zdecydowanie jesteśmy dość dobrzy. Tak powiem, zgodnie z prawdą, bo uważam, że ta kadra jest naprawdę super. Czy zaczniecie od wygranej? To będzie otwarte. Musimy zachować koncentrację, dobrze? Podbiliśmy tym morale. Na papierze Tottenham to taki sam zespół. No nie zgadzam się. Koncentracja na dobrym występie, przepraszam. Moral zespołu bardzo szczęśliwy, więc to mnie cieszy, że podbiłem trochę te morale. To możemy pominąć i wychodzimy chyba najlepszym możliwym składem. Nie ma tutaj zbyt... Chociaż Bremer jest zmęczony, no. Niestety ten mecz się odbił na nas, ten poprzedni. I nasi zawodnicy są lekko podmęczeni. Na szczęście nie aż tak bardzo. Dobra, możemy tak wyjść... Zobaczymy. Szybka symulacja. Po 3 punkty, panowie. No i znowu remis. Znowu 2-2. Widmo remisów z poprzedniego sezonu dalej nad nami ciąży. Myślałem, że się uwolniliśmy od tego, ale jak widać wciąż te remisy. No niestety. Niestety remis. W lidze mamy 7 punktów po 3 meczach. Też niezbyt dobra sytuacja. Powinno być 9. Znowu transfer Luki. Nie wiem, wszyscy się po niego zgłaszają. Już zaakceptowałem, a on nie chce przejść. Nie zdołał uzgodnić zadowalających warunków. No to nie przejdziesz, chłopie, no ja nie chcę żadnego zawodnika na wymianę, a ty, nie wiem, chcesz zostać z nami, to zostaniesz, nie będziesz grał. No prosta sprawa, nie chcesz grać, to nie, trudno. Dobra, wyjazdowy mecz, nie wiem z kim to był, za chwilę zobaczymy. To możemy zaakceptować, nawet nie wiem kim ty jesteś. A na pewno podbije to trochę zadowolenie zarządu z nas, że sprzedajemy nasze perełki i zarabiamy z nich, bo to jest chyba ważne. Damy szansę Pellegriniemu, damy szansę Fiatestiemu, bo Conti jest dosyć zmęczony. Komu tu możemy dać jeszcze szansę? Myślę, że to tyle. Może Bonucci, albo nie, Rugani za Stonesa. Okej, okay, niech tak to będzie wyglądało. Po 3 punkty, panowie, na Sanderson Park. Wygrywamy 2-1 Barella, czy przepraszam, Frederico Chiesa w ostatniej akcji meczu. Prawdopodobnie ostatniej akcji meczu strzela gola. To co mnie nie cieszy, to Vlahovic z czerwoną kartką, więc no, będzie pauzował w następnym meczu. No to niedobrze, bo nie mamy zbytnio kogo tam dać, bo zmienników przecież na napad nie mamy. I to jest problem. AS Roma po 4 meczach ma tylko i wyłącznie 3 punkty, co jest dosyć przepraszam. Dla nas może to być zadowalające, ale to może być spore zaskoczenie w ekipie właśnie z Rzymu. Kogo, bo widzicie, ja tutaj mam problem, że napastnika żadnego de facto nie sprowadziliśmy. Mamy tylko tego Piacę. Będzie trzeba pomyśleć nad jakimś napadziorem. Może właśnie ten Balotelli, ale to nie wiem kiedy się to stanie, więc na razie musi Piaca zagrać to spotkanie i mam nadzieję, że zwycięskie tak jest. 2-1 za AS Romą. Co nie cieszy, Matty Cash w końcówce meczu, w ostatnim kwadransie meczu dostał czerwoną kartkę, więc te czerwone kartki nad nami ciążą dosyć mocno. No nie fajne to jest na pewno. No ale co zrobić?
Tak jest. Piąte miejsce, 13 punktów, tylko 2 punkty straciliśmy przez remis. Myślę, że naprawdę jest okej. I na tym zakończę ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Widzimy się prawdopodobnie jutro. Postaram się nagrać dla Was materiał. Jutro starcie z Interem na San Siro, także będzie się działo. Do usłyszenia. Cześć.